Biblioteka akustyczna zaprasza do wysłuchania książki Katarzyny Bereniki-Miszczuk z cyklu Kwiat paproci. Tom pierwszy. Szeptucha. Czyta Anna Szawiel. Dedykuję tę książkę mojej drogiej świętokrzyskiej rodzinie. Drogi czytelniku, czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co by było, gdyby Mieszko I nie przyjął chrztu? Czy nadal wierzylibyśmy w pogańskich bogów? Jak dzisiaj wyglądałoby nasze państwo? Zapraszam cię w magiczną podróż do innej rzeczywistości. Katarzyna Berenika Miszczuk Prolog Panie, urodziła się. Służka pochyliła nisko głowę. Dobrze wiedziała, że patrzenie na władcę jest surowo zakazane. Nie chciałaby ją ukarał. Mężczyzna, siedzący na czarnym tronie, uśmiechnął się ponuro, słysząc tę nowinę. Czekał na to już bardzo długo. Za długo. Czasami zastanawiał się, czy ta chwila w ogóle nastąpi. Za jego plecami kosmiczne drzewo szumiało cicho, wyciągając gałęzie ku nieskończoności. Władca uparcie milczał. Słuszka odważyła się posłać w jego stronę jedno krótkie spojrzenie, by sprawdzić, czy usłyszał, co powiedziała. Jego niedbała poza wyrażała znudzenie. Na wąskich, sinych wargach błąkał się uśmiech. Był zadowolony. Czarne, półdługie włosy opadały mu na zmarszczone czoło i rzucały cień na rzymski nos. W jej władcy było coś, co przypominało drapieżnego ptaka gotowego do ataku. Nie wiedziała, czy sprawiał to ostry zarys nosa, czy zimne, czarne oczy bezwzględnego mordercy, którym był. Bała się go. Dobrze, jego głos brzmiał jak zgrzyt żelaza po szkle. Teraz musimy tylko poczekać. Już niedługo spełni nasze żądania, a wtedy świat będzie nasz. Las szumiał cicho, choć delikatny wiatr zdawał się w ogóle nie poruszać gałęziami. W samym jego sercu, ponad zielonymi koronami jodeł, sosen i buków, dominowała rozłożysta zieleń, sędziwego dębu. Dąb miał ponad sześćset lat i był najstarszym drzewem w całym kraju. Jego cztery główne konary dokładnie wskazywały kierunki świata północ, południe, wschód i zachód. Wśród listowia rozległo się ciche gruchanie białego gołębia. Drobny ptak przysiadł na najniższej gałęzi. Przestąpił niecierpliwie z nóżki na nóżkę, wbijając czarne pazurki w korę. Otrzepał piórka zniecierpliwiony. Mężczyzna kucający pod drzewem podniósł wzrok i bez lęku spojrzał na gołębia. Doniesiono mi, że dzisiaj się narodziła. Jego głos był suchy. Gołąb zatrzepotał skrzydłami, a następnie wzniósł się w powietrze i odleciał w stronę słońca. Mężczyzna wstał z klęczek. Za jego plecami olbrzymi niedźwiedź brunatny ziewną rozdzierająco. — Już idę, spokojnie — powiedział do niego. — Tylko się napiję. Pochylił się nad źródełkiem, które wybijało spod skały obok dębu. Nabrał w spracowane dłonie trochę krystalicznie czystej wody i zaspokoił pragnienie. Starzec pociągnął duży łyk z butelki i beknął głośno — Mszczuj nie był dobrym kapłanem, a tym bardziej wróżem. Każdy mieszkaniec bielin, niedużej wsi, założonej jeszcze w XV wieku, a to wie, czy nie wcześniej, zdawał sobie z tego sprawę. Wiedział o tym również sam mszczuj. Nie potrafił nawet policzyć, ile razy wmawiał ludziom, że zobaczył coś w ogniu albo we wnętrznościach rytualnie zabitego koguta, choć w rzeczywistości niczego tam nie było. Westchnął głośno i pociągnął kolejny łyk czwórniaka własnego wyrobu. Bliżej mu było do źle filtrowanego bimbru zmieszanego z odrobiną miodu dla smaku niż do prawdziwego miodu pitnego, ale nie robiło mu to większej różnicy. Czasem gryzło go sumienie, że nie stara się wystarczająco mocno, a przecież mógłby obdarzyć lokalną ludność większym wsparciem duchowym. Na szczęście takie myśli dopadały go bardzo rzadko. Zwykle gdy był trzeźwy. Z tego też powodu nieczęsto bywał w tym stanie. Zerknął na małe palenisko zbudowane pośrodku chaty na gołym klepisku. Mruknął pod nosem, przeklinając warunki, w jakich musi pracować i poprawił rożen, na którym piekły się trzy kiełbaski. Od niechcenia splunął w ogień. Nagle płomienie podniosły się pod sam sufit drewnianej chałupy. Mszczuj zerwał się na równe nogi. Już dawno czegoś takiego nie widział. Przepowiednia, wyszeptał. Języki ognia zawirowały gwałtownie i zaczęły układać się w niepokojące obrazy. Mężczyzna zobaczył niewyraźną postać małego dziecka, które dorasta, zmieniając się w kobietę. Dokoła kobiety wyrósł płomienny las. Płomienna sylwetka schyliła się i coś podniosła, obraz zmienił się, ukazując mszczujowi kwiat. Kwiat, którego nigdy wcześniej nie widział. Następnie płomienie znikły tak samo niespodziewanie, jak się pojawiły. Wróż znowu miał przed sobą małe palenisko, nad którym wisiał różd z trzema kiełbaskami, z tą różnicą, że spalonymi na węgiel. Muszę jej szybko o tym powiedzieć, wykrzyknął do samego siebie i wybiegł z chaty. Mimo szczerych chęci nie udało mu się szybko do niej dobiec. Płócienne portki co kilka kroków zsuwały mu się z tyłka, a wiatr wpychał mu do oczu skołtunione, zbyt długie włosy. Tuż pod jej domem zatrzymał się zasapany i oparł ciężko przechylony drewniany płot. Z tych emocji zupełnie zapomniał, że mieszkała daleko za wsią, uznał, że to bardzo niepraktyczne. Cholerne góry świętokrzyskie, jęknął szarpiąc za bramę prowadzącą do jej chaty. Załomotał w drzwi. Otworzyła mu zirytowana starsza kobieta. Ściskając śmierdzący spalenizną garnek. Spojrzała z niesmakiem na butelkę w jego dłoni, którą odruchowo zabrał ze sobą. Czego? Warknęła. Czy dostałaś? Zaczął, ale kobieta przerwała mu unosząc ręce z zakopconym garnkiem. Dostałam wiadomość, warknęła. A to był mój obiad. Musimy dać mu do zrozumienia, że powinien być. Odrobinę subtekniejszy. Rozdział pierwszy. Pianie koguta obudziło mnie brutalnie. Brzmiało jakby wstrętne ptaszysko było właśnie bez litości zarzynane. Jęknęłam i przykryłam głowę puchową poduszką, która dość szybko zaczęła mnie podduszać. Kichnęłam donośnie, kiedy połaskotała mnie w nos nitka z haftu, który własnoręcznie i trzeba przyznać bardzo nieudolnie. Wykonałam jakiś czas temu na poszewce. Zrzuciłam poduchę na podłogę i wbiłam spojrzenie w sufit. Nienawidzę tego budzika. Na wszystkich znanych mi bogów przysięgam, że nienawidzę tego dźwięku. Nie wiem, po co mama go kupiła. Nie wiem, jakim cudem mogła dojść do wniosku, że będzie mi się podobał. Rozżalona usiadłam w pościeli i odrzuciłam kołdrę. Płócienna koszula nocna przykleiła mi się do ciała. Westchnęłam ciężko. Zawsze w nocy przykrywam się kołdrą. Nawet jak jest gorąco. Mam teraz za swoje. Pokój zalany był światłem. Przez otwarty lufcik wpadał świeży zapach chłodnego poranka i koni. Zmarszczyłam nos. Nigdy nie miałam nic do koni. Uważam, że to piękne zwierzęta, ale nie oszukujmy się. Różami to one nie pachną. Wstałam i oparłam się o stary, poznaczony siatką pęknięć, marmurowy parapet. Z wysokości pierwszego piętra przyglądałam się ruchliwej warszawskiej ulicy. Kierowcy samochodów spieszyli w sobie tylko znanych kierunkach, a konni policjanci jak zwykle stali pod naszą kamienicą. A to od nich tak śmierdziało. Cicho zagwizdałam pod nosem. Może nie pachnieli zbyt pięknie, ale z pewnością było na co popatrzeć. Dwóch dobrze zbudowanych młodych funkcjonariuszy dumnie prezentowało ułańskie mundury. W które odziana była warszawska policja. Długie szable u ich boków odbijały blask słońca. Pogoda była piękna. Mogłem się założyć, że w południe zrobi się bardzo ciepło. Ach, nie do wiary, że dopiero zaczynał się luty. Meteorolodzy także nie mogli się nadziwić anomaliom pogodowym. Zima była niezwykle łaskawa w tym roku. Pierwszy raz od co najmniej kilkuset lat nie spadł ani jeden płatek śniegu. Ziemia zdawała się nie móc doczekać pierwszego dnia wiosny i przyjścia jaryły swojego kochanka. Usłyszałam za sobą delikatne pukanie do drzwi. Gosia, wstałaś? Tak, mamo, zaraz przyjdę, odpowiedziałam. Robię jajecznicę. Poinformowała mnie jeszcze rodzicielka, po czym usłyszałam jej oddalające się kroki. Westchnęłam po raz ostatni, patrząc na muskularne sylwetki młodych policjantów. Z jednym z nich chodziłam kiedyś do podstawówki. Był wtedy niższy ode mnie i pryszczaty. Kiedy tłukłam go na boisku podczas przerwy, nie mogłam podejrzewać, że osiągnie wzrost koszykarza. Zdecydowanie powinnam znaleźć sobie faceta. Jeszcze chwila, i któraś z ciotek powie mi, że jestem starą panną. Właściwie to dziwne, że jeszcze nie doszły do takiego wniosku. Rozłoszczona źle rozpoczętym porankiem zatrzasnęłam lufcik i spojrzałam na elektroniczny budzik, który co rano. Piał jak zażenany kogut, jeden z szalenie ostatnio modnych słowiańskich gadżetów. Zupełnie nie rozumiałam tego nowego trendu. Kto normalny w XXI wieku chciałby powracać do czasów słomianych dachów i chlewu pełnego świń? Gdzieś za ścianą u sąsiadów odezwało się pianie koguta. No cóż, najwyraźniej wszystkich, łącznie z moją mamą, ogarnęło to szaleństwo. Zaplatając w gruby warkocz, sięgające mi do bioder włosy, z których byłam bardzo dumna, przyglądałam się podejrzliwie specyfikom mamy rozstawionym na półce w łazience. Pomiędzy opakowaniami kremów przeciwzmarszkowych drogich zachodnich firm stały woreczki i puzderka, które mama kupiła u lokalnej szeptuchy. Tak, dokładnie. Kupiła je u szeptuchy, czyli szalonej wsiowej baby sprzedającej za olbrzymie pieniądze ziółka znalezione w lesie. Była to kolejna rzecz, która nie mieściła mi się w głowie. Choć właściwie rozumiem trochę te całe... Jesteśmy Słowianami. Jako jeden z ostatnich krajów Europy Wschodniej możemy pochwalić się monarchą. Królem Mieszkiem XII. Nasz władca, na szczęście całkiem rozgarnięty, dobrze włada olbrzymim krajem. Nawet udało mu się podpisać pakt o nieagresji z mocarstwem rosyjskim. Oni nie mają już cara. Bardzo inteligentnie obalili go jakiś czas temu i teraz dostają za swoje. Podatki takie same, plus nie można już pędzić samogonu, bo prezydent zakazał. Opłukałam twarz w wodzie i przyjrzałam się krytycznie swojej twarzy, szukając pierwszych zmarszczek. Dotknęłam cieniutkiej skóry dookoła oczu i przejechałam palcem po czole. Na próbę skrzywiłam się szpetnie. Z pewnością będę miała kiedyś brzydkie zmarszczki mimiczne – Niedawno skończyłam studia. Zaraz pójdę do pierwszej pracy, to i one się pewnie niedługo pojawią. Czym prędzej powinnam znaleźć faceta, zanim to nastąpi? Koniecznie. Postanowiłam od tego czasu przestać się uśmiechać i marszczyć. Tak na wszelki wypadek. Wzięłam do ręki nowy nabytek mamy, który, sądząc po zapachu, składał się głównie z miodu i jakichś ziółek, Odstawiłam go z powrotem zniechęcona zarazkami, które mogły rozwijać się w środku i jeszcze raz pokręciłam głową. Moja kochana rodzicielka stanowczo zbyt mocno wczuwała się w naszą rodzimą kulturę. Mama od dziecka wpajała mi szacunek do naszej historii, władcy, słowiańskich tradycji, no i oczywiście bogów. Ciekawe, co by było, gdyby Mieszko pierwszy przyjął chrzest. Czy byłabym teraz chrześcijanką? Nie musiałabym nosić tej obrzydliwej, kwiecistej spódnicy w każde święto państwowe? Szczerze żałowałam, że historia nie potoczyła się inaczej. Chociaż z drugiej strony Królestwo Polskie jest jednym z najpotężniejszych w Europie. Biedy u nas nie ma. Bezrobocie prawie zerowe. Pewnie mogło być gorzej. Gdybać mogłam i do wieczora. Na nic by się to nie zdało. Gosia! krzyknęła mama z kuchni. Chodź na śniadanie, bo się spóźnisz. Wsunęłam stopę w wysokie czarne szpilki na czerwonej podeszwie i poprawiłam równie czarną garsonkę. Dzisiaj miałam odebrać dyplom ukończenia uczelni i skierowanie na praktyki. Ostatnie praktyki w moim życiu, a jednocześnie pierwszą pracę. Od dzisiaj będę panią swojego losu. Ja, Gosława Brzuska, lekarka. Weszłam do kuchni, gdzie mama czekała z patelnią. Nałożyła mi solidną porcję jajecznicy. Moja córeczka. Poklepała mnie po ręku. Widziałam w jej oczach dumę. Byłam pierwszą osobą w rodzinie, która skończyła studia medyczne. Trochę się denerwuję. Wyznałam, przełykając szybko. Czym? Zdziwiła się. Tymi praktykami. Nie wiem, czy znajdę gdzieś miejsce. Najchętniej odbębniłabym je w kilka miesięcy, żeby potem dostać jakąś robotę w przychodni. Gosia! Zgorszyła się mama. Co? Nie możesz mieć takiego podejścia. Te praktyki są bardzo ważne. Pozwolą ci zdecydować, czy będziesz chciała zostać lekarzem, czy szeptuchą. Mamo, prędzej umrę, niż zostanę szeptuchą, warknęłam. Ale czemu? Szczytem marzeń mojej mamy było, żebym została jedną z tych wsiowych bab, które robią podejrzane medykamenty. Na studiach tłumaczyli nam, że szeptuchy to bardzo ważny element medycyny w królestwie polskim. Prawie każde mniejsze miasteczko albo wieś miały przynajmniej jedną własną szeptuchę. Poza robieniem niedziałających kremów do twarzy, odpowiadały za podstawową diagnostykę i szybkie udzielenie pomocy. To one decydowały, czy chory powinien jechać do przychodni lub szpitala. Stanowiły m, pierwszą linię obrony polskiej medycyny sito, które odsiewa naprawdę chorych od pozorantów i hipochondryków. Wiedziałam, że są bardzo potrzebne. Bez podstawowej opieki system medyczny w naszym kraju upadłby już dawno. Medycyna zrobiła się bardzo droga. Każde badanie i zabieg generuje ogromne koszty. Szeptucha, która sprawnie wyleczy sporządzaną przez siebie maścią albo kroplami, znacznie odciąża skarb królestwa. Wszystko pięknie. Ale ja nie widziałam się w tej rogi. Poza tym to podejrzane, że tylko kobiety mogą być szeptuchami. Coś mi tu zalatuje męskim szowinizmem. Rozumiałam też, że mama chciała dla mnie dobrze. Szeptuchy były tak zwaną prywatną służbą zdrowia, natomiast lekarze państwową. A jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Szeptuchy znacznie lepiej zarabiały, chyba że mieszkały w bardzo małych wsiach. Wtedy w ramach zapłaty dostawały jajka i ziemniaki. Mmm, jajka z ziemniakami. Szaleje z ekscytacji na myśl o takim bogactwie. Poza tym nasz bogobojny naród nadal jest święcie przekonany, że szeptuchy potrafią rzucać uroki, więc są nietykalne. Nie można ich okraść, bo mogą ci odpaść ręce. Nie można być dla nich niemiłym, bo straci się głos. Zabić takiej też nie można. No bo co będzie, jak w stanie zmartwych? No, ludzie, żyjemy w dwudziestym pierwszym wieku. Mamo, nie będę nikogo kurować okładem z jakiejś zdechniny, mruknęłam. Ja chcę leczyć, a nie oszukiwać ludzi. Już i tak w głowie mi się nie mieści, że muszę jechać na rok na praktyki do jednej z tych bab. Wręcz nie mogę się doczekać, kiedy będę łazić z szeptuchą po lesie i łapać kleszcze, zbierać korzenie i łapać tężec, zabijać leśne, puchate zwierzątka do swoich wróżb oraz magicznego gulaszu i łapać wściekliznę. Nawet nie chcę myśleć, co jeszcze mogę złapać w lesie. Nie cierpię przyrody, tej całej brudnej ziemi, robaków i zwierząt. O wiele lepiej czuję się w wybetonowanej Warszawie. Mam nadzieję, że uda mi się załapać na praktyki do takiej spod miasta. Przynajmniej nie będę musiała nigdzie wyjeżdżać, zwłaszcza na jakieś zadupie. Dokończyłam. Gosławo! oburzyła się mama. Oho, chyba przegięłam. Zawsze, kiedy była zła, zwracała się do mnie pełnym imieniem. Po prostu uważam, że głupotą jest po tylu latach studiów lekarskich podkreśliłam ostatnie słowo wybierać zawód szeptuchy. Równie dobrze mogłam się w ogóle nie uczyć. To, że szeptuchy nie wypisują recept, nie znaczy, że są kimś gorszym. Uważam, że bardzo dobrze zrobią ci te roczne praktyki. Może wreszcie to zrozumiesz i nabierzesz trochę pokory. Jeszcze zobaczymy, czy będą roczne. Może uda mi się coś zachachmęcić, żeby wcześniej dostać zaliczenie. Sława, zna jakąś szeptuchę? Nie, przerwała mi. Znalazłam już szeptuchę, do której mogłabyś iść na termin. Nawet zadzwoniłam do niej w tej sprawie. Obiecała zatrzymać u siebie wolne miejsce. Była tak miła, że nawet zaoferowała się, że zadzwoni na twoją uczelnię. Spojrzałam na nią podejrzliwie. Nie podobało mi się to. Gdzie? Zapytałam. W Bielinach, uśmiechnęła się radośnie. Będziesz mogła pojechać w rodzinne strony. Zerwałam się na równe nogi. Nie, na litość boską nie chcę jechać do Bielin. Tu jest całe moje życie, jestem dorosła. Nie możesz mi niczego kazać. Nie zamierzam ci niczego kazać. Z tego, co mówiłaś, wynika, że i tak gdzieś cię wyślą. To chyba lepiej, że trafisz do naszej wsi. Będziesz miała okazję odwiedzić pradziadków? Mamo, pradziadkowie nie żyją. A dawno nikt nie sprzątał ich grobów na cmentarzu w Bielinach. Miałam ochotę głośno przekląć. W samej jej się nigdy nie chciało tam jechać, ale nie ma najmniejszych wyrzutów sumienia, żeby wysłać mnie w te głusze na cały rok. Usiadłam z powrotem. Może sława zaczęłam, ale urwałam zawstydzona własną naiwnością. Mama miała rację. Było bardzo mało szeptuch w pobliżu warszawy. Duże miasta takie jak stolica Królestwa Polskiego zamieszkiwali głównie ludzie o takich poglądach jak ja uważali, że jest fajnie dopóki działa internet i telefony, a w lesie, jak wiadomo, nie działa ani jedno, ani drugie. Istniała więc spora szansa, że nie uda mi się dostać do żadnej z podmiejskich szeptuch na praktyki. Pewnie pierwszeństwo będą mieli ci, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen z egzaminów na studiach, mogę się nie załapać. Wątpliwe też, że moja szalona koleżanka, sława, poznana kilka lat temu na kursie Zumby, będzie mogła coś zmienić w tej kwestii. Wspomniała, że ma znajomą szeptuchę, ale to nie było nic wiążącego. Czyli. I tak pojedziesz gdzieś, gdzie nie chcesz być, kontynuowała moja rodzicielka. Czy nie lepiej w takim razie przy okazji poznać swoje korzenie? Odłożyłam widelec. Zupełnie przeszła mi ochota na jedzenie. Może i masz rację, mruknęłam. Roczny pobyt na wsi dobrze ci zrobi, uśmiechnęła się. Jesteś strasznie blada. Moja mama pochodziła z Bielin, małej wioski niedaleko Łysej Góry. W dzieciństwie byłam tam z nią parę razy. Z tego co zapamiętałam, to ledwie kilka domów na skrzyżowaniu dróg. Mama, będąc w moim wieku, wyjechała za pracą do Warszawy. Ech, no właśnie, do Warszawy, a nie z Warszawy do Bielin. Bogowie, będę musiała spędzić rok na wsi. Przerażająca perspektywa. Chociaż z drugiej strony może mama miała nieco racji. I tak gdzieś mnie wyślą. A tam jest ładnie. I znam trochę okolice. Poza tym, w odległości jakichś dwudziestu kilometrów są kielce z kinami, centrami handlowymi i innymi niezbędnymi do życia wynalazkami XXI wieku. A przynajmniej szybko wrócę do domu. Westchnęłam. Praktyki zacznę na kilka tygodni przed obchodami Jarego Święta. Pewnie szeptucha da mi urlop, żebym do ciebie przyjechała, co? O, nie, moja droga! Szybko zaprotestowała mama. Co? Zakazujesz mi wrócić do domu na święta? Byłam zdziwiona. Uważam, że powinnaś spędzić je tam. Wreszcie zobaczyłabyś, jak naprawdę powinny być obchodzone. W Warszawie zamieniono to w jakąś szopkę zwykłe malowanie jajek i polewanie się wodą. Obchody na wsiach trwają kilka dni i są zgodne z tradycją. No i co z tego? Chcę wrócić na te kilka dni do miasta. Będę za tobą tęsknić. I za samym miastem też będę tęsknić ale wolałam o tym nie wspominać. Chciałabym na te kilka dni jechać do Egiptu, wyznała mama. No i weszło szydło z worka, warknęłam. Gosiu, przekonasz się, że będziesz się tam świetnie bawić. Ta, zobaczymy. Ale wiedziałam swoje. Za żadne skarby nie zostanę szeptuchą. Prędzej umrę. Rozdział drugi Zniesmaczona wyszłam z dziekanatu. Mama mówiła prawdę. Tajemnicza szeptucha z bielin skontaktowała się z panią z sekretariatu w sprawie moich praktyk. Moja obecność w małej wsi pod kielcami była już przesądzona. Uroczystość wręczenia dyplomów także trochę mnie zawiodła. Odbyła się w nowo wybudowanej auli. Rektor wygłosił kilka formułek o powołaniu do niesienia pomocy i o empatii, a potem wręczył nam dyplomy. Stwierdził, że maluje się przed nami świetlana przyszłość. Nie wiem czemu, ale wyczułam w jego głosie fałsz. W przeciwieństwie do moich znajomych, którzy wydawali się przeszczęśliwi, mnie się na studiach podobało. Szkoda, że ten etap życia skończył się tak szybko. Nie chciałam iść do pracy i wchodzić w dorosłość związaną z płaceniem rachunków, podatków i składek emerytalnych. W ogóle nie wydaje mi się to zabawne, a tym bardziej świetlane. Po wyjściu z budynku rektoratu, odwróciłam się i spojrzałam na przeszkloną fasadę Uniwersytetu Medycznego. Pożegnałam się z nim w duchu. W mojej torebce, poza dyplomem ukończenia studiów, leżała książeczka praktykanta, którą za rok będzie musiała podpisać mi szeptucha. Siedząc w autobusie, otworzyłam ją i zaczęłam czytać, czego powinnam się nauczyć podczas tego roku. Były tam m.in. następujące podpunkty: 1. Umiejętność zabezpieczenia rannego pacjenta do momentu przyjazdu karetki pogotowia bądź transportu lotniczego 2. Udrażnianie dróg oddechowych, resuscytacja 3. Unieruchamianie transportowe złamań i zwichnięć w miejscu zdarzenia lub wypadku 4. Tamowanie krwotoku 5. Odbarczanie odmy 6. Prowadzenie porodu siłami natury 7. Badanie obwodowego krążenia tętniczego i Żylnego, w tym pomiar ciśnienia tętniczego metodą korotkowa. 8. Drobne zabiegi chirurgiczne, zaopatrzenie chirurgiczne rany, sączkowanie, nacięcia, wyłoszczenie i nakłucie. 9. Usuwanie ciała obcego woskowiny z ucha. Wyobraziłam sobie staruszkę w kwiecistej chustce, która usiłuje prawidłowo wykonać resusytację metodą usta-usta. Ciekawe, czy najpierw musiałaby wyjąć sztuczną szczękę? I to nie tylko te należące do jej pacjenta. Z pewnym zdziwieniem stwierdziłam, że to nawet nie brzmi tak źle. Może nauczę się czegoś pożytecznego i poćwiczę trochę zdolności manualne? Mój entuzjazm znacznie zmalał, kiedy kilkanaście stron dalej znalazłam następujące fragmenty: 36. Umiejętność rozpoznawania ziół i korzeni oraz prawidłowe zastosowanie ich w domowym lecznictwie. 37. Umiejętność przetrwania w lesie. Pięćdziesiąt cztery. Rozpoznawanie gatunków węży oraz śladów ich ukąszeń? Sapnęłam głośno po przeczytaniu tego ustępu. Węże? Do jasnej cholery, węże? Ja panicznie boję się wszystkich gadów, a także dla pewności żab. Nigdy nic nie wiadomo. Zirytowana wypchnęłam książeczkę do torebki i wysiadłam na swoim przystanku. Nie chcę tam jechać na cały rok. Dlaczego rząd mi to robi? Czemu po prostu nie pozwolą mi iść do pracy i być dobrym lekarzem? Naprawdę muszę udowadniać swoją wartość przez sikanie w lesie oraz wyjmowanie sobie kleszczy z tyłka? Rozgoryczona, z całej siły pchnęłam drzwi kawiarni, w której umówiłam się z przyjaciółką. Metalowa klamka rąbnęła z przeraźliwym trzaskiem o ścianę, z której odpadł kawałek tynku. Oczy wszystkich znajdujących się w środku osób zwróciły się w moją stronę. Gwar rozmów nagle ucichł. Przepraszam? Jęknęłam. Gdzieś w głębi podniosła się ze swojego miejsca czarnowłosa piękność. Ludziska, dajcie jej spokój, ryknęła zadziwiającą mocnym głosem, jak na swoją niewielką posturę. Od dzisiaj jest lekarzem. Każdy byłby zirytowany, jakby od samego ranka musiał grzebać się w czyichś wnętrznościach. Zainteresowanie moją osobą szybko osłabło. Co więcej, widać było również, że u co niektórych klientów osłabła również chęć do zjedzenia zamówionych ciastek. Jedynie spojrzenia personelu wciąż były pełne złości. Dzięki sława, teraz pewnie naplują mi do kawy! mruknęłam, opadając obok niej na ławę. Ciężki zimowy płaszcz, zdecydowanie za ciepły jak na panującą na zewnątrz temperaturę, rzuciłam na krzesełko stojące obok. Moja przyjaciółka zachichotała radośnie. Kilku mężczyzn odwróciło się w jej stronę. Przestań marudzić. Całe życie nie robisz nic innego, tylko marudzisz i narzekasz, stwierdziła i sierbnęła głośno ze swojego kubka. Miała na górnej wardze wąsy z mlecznej pianki. To dlatego, że w przeciwieństwie do ciebie nie mam jeszcze kawy. Co ci się dzisiaj stało? Mówiąc to, odrzuciła na plecy długie czarne włosy. Zerknęłam na jej tatuaż, przedstawiający wijącą się łodygę powoju o lekko różowych kwiatach. Zaczynał się tuż za lewym uchem i biegł wzdłuż szyi aż do obojczyka. Zawsze mnie intrygował. Często wyobrażałam sobie, jak zabawnie sława będzie wyglądała na starość, z taką pecyną na całej szyi. Odebrałam dyplom. To rzeczywiście tragedia. Wreszcie skończyłaś te wstrętne studia, na których kazali ci kroić trupy i przepytywali z nas w chemicznych składników leków. O czym trułaś mi przez ostatnie kilka lat? <grych> Nie wiem, jak będziesz bez tego żyła, zaśmiała się. Poczułam, jak napięcie powoli mnie opuszcza. Miała rację. Nie powinnam się już tym przejmować. No, najwyżej od kleszczowym zapaleniem mózgu, na szczęście jest na to szczepionka. Koniecznie muszę zaszczepić się na wszystko, na co tylko można przed wyjazdem do tej głuszy. Muszę jechać na rok na praktyki. Westchnęłam. Nie chcę wyjeżdżać stąd aż na rok. Sława wyprostowała się gwałtownie i wbiła we mnie przerażone spojrzenie. E, to dzisiaj. Tak, to dzisiaj miałeś złożyć podanie. O nie! Wiedziałam, że o czymś zapomniałam. Spojrzałam na nią zdziwiona. O czym ty mówisz? No, bo ja. Bo ja miałam ci polecić tę szeptuchę, jęknęła i ukryła twarz w dłoniach. Spoko, mama mi już znalazła przydział, mruknęłam. Wyjeżdżam na rok. O nie. A dokąd? Na pewno nie da się tego odkręcić? Do bielin takiej małej wiochy, niedaleko Kielc. A po co to odkręcać? Pojadę na wygnanie i tak gdzieś muszę. Sława zaczęła chichotać. Sięgnęłam po jej kawę i powąchałam zawartość. Okej? Okay. Zachowujesz się co najmniej dziwnie. Powiedziałam, odstawiając kubek. Powiedz szczerze, co piłaś. Nic, po prostu chciałam ci załatwić staż u tej samej szeptuchy. Ryknęła zadowolona z siebie. Kto by pomyślał, że wpadniemy z twoją mamą na ten sam pomysł? Serio? A skąd znasz szeptuchę w Bielinach? Tak, no bo widzisz, ja właściwie stamtąd pochodzę. Żartujesz? Ja też, to znaczy moja mama. Sława promieniała. Z uśmiechem na ustach dopiła duszkiem kawy i odstawiła kubek z głośnym stukiem, jakby jej late było toastym. A co jest w niej takiego fajnego, że chciałaś, żebym tam pojechała? zapytałam zaciekawiona. To nie mógł być przypadek, że dwie najbliższe mi osoby chciały, żebym pojechała w to samo miejsce. Nie wierzyłam w bogów, ale wszystko wskazywało na to, że przeznaczenie najwyraźniej chciało, żebym spędziła ten rok w Bielinach. Mm. Jarogniewa nie jest taka zła, oświadczyła. Naprawdę zna się na tym, co robi. Będziesz miała okazję nauczyć się wielu zarąbistych rzeczy. Jarogniewa? Musiała być koszmarnym noworodkiem, skoro dali jej tak na imię. Stara jest? A no bo ja wiem, jest szeptuchą w bielinach, odkąd pamiętam. Pewnie ma sześćdziesiąt lat, ale zapewniam cię, że trzyma się nieźle, to pewnie przez te kremy, które robi, polecam. Jej oczy rozszerzyły się z podniecenia. O rany! Byłoby super, gdybyś ty się nauczyła je robić! Ona strasznie dużo sobie za nie liczy! Zna też przepis na obłędną odżywkę do włosów. Musisz po prostu, musisz się nauczyć ją robić! Genialnie. Z lekarza awansowałam na kosmetyczkę. Nie ma sprawy! Westchnęłam. O co chodzi? Nie cieszysz się? Nie chcę mi się tam jechać aż na rok. Stracę rok z życia. A coś cię tu trzyma? zapytała. Przecież nie masz męża, więcej ty nie masz nawet widoków na męża. Hmm, przypomnij mi, dlaczego się z tobą przyjaźnie, bo jakoś zapomniałam. <grytanie> Daj spokój, klepnęła mnie w ramię i obie się roześmiałyśmy. Zawsze sobie dogryzałyśmy, ale nigdy nie zdarzyło nam się na siebie obrazić. Słuchaj, coś wymyśliłam, zawołała, a kilku klientów kawiarni spojrzało w naszą stronę. Mam w Kielcach mieszkanie. Może pojadę z Tobą na rok. Mogłybyśmy zamieszkać razem, zrzuciłybyśmy się na czyż. Podobał mi się ten pomysł. Naprawdę bardzo mi się podobał. Nie miałam najmniejszej ochoty mieszkać w jakiejś zapyziałej izbie u Szeptuchy, o ile oczywiście posiadała więcej niż jedną izbę. Z kolei Kielce były całkiem sporym miastem. Tam spokojnie dałoby się pomieszkać bez większego bólu. Były jeszcze starsze od Bielin. Podobno założył je Mieszko. Syn Bolesława Śmiałego, bądź jak kto woli, Bolesława II Szczodrego. A według legendy, książę zgubił się podczas polowania w nieprzybytym wówczas lesie rosnącym na miejscu dzisiejszych kielc. Zmęczony zasnął, nie mogąc znaleźć swoich towarzyszy. Przyśniło mu się, że został napadnięty i otruty, a następnie uleczył się wodą z w pobliżu sinicy. Następnego dnia odnalazł kompanów i wyjechał z lasu. Jednak zanim udało mu się go opuścić, ujrzał odyńca o wspaniałych białych kłach, opiekuna puszczy. Uznał, że to dzik pomógł mu odnaleźć drogę. Wtedy postanowił, że na jego cześć założy w tym miejscu gród i nazwie go kiełce od jego kłów. Bo to takie logiczne, że na cześć dzika postanowił wyciąć w pień las, w którym to biedne zwierzę żyje, nie? Ech, szczerze nie znosiłam uczenia się w szkole tych wszystkich legend. Czemu nie? Uśmiechnęłam się do Sławy. Na pewno będzie mi raźniej, jeśli pojedziesz ze mną. Tylko co ty tam będziesz robić? Mm, jestem barmanką. Na pewno znajdę sobie jakąś robotę. Machnęła lekceważącą ręką. Jesteś pewna? Oczywiście. Mnie w Warszawie zupełnie nic nie trzyma. Nawet nie mam tutaj rodziny. Wszyscy zostali w kielcach. Poza tym przyda mi się mała zmiana. Znudziło mi się to miejsce. Potrzebuję przygody. Kiedy wyjeżdżasz? Za dwa tygodnie. O, to super. Załapiemy się na jarę święto w marcu, ucieszyła się. Sława, serio? Chcesz iść na wiejską potańcówkę? Czemu nie? Uśmiechnęła się rozmarzona. Uwielbiam te tradycyjne obchody. Będzie alkohol, tańce, ognisko, mnóstwo młodych, przystojnych facetów. Nie mów, że nie podoba ci się ta perspektywa. Czy ty przypadkiem nie szukasz rozpaczliwego męża? Nie przesadzałabym z tym rozpaczliwie. Zaperzyłam się. Po prostu fajnie by było sobie kogoś znaleźć. Masz obsesję na tym punkcie, wiesz? Nie wiem, po co jest ci potrzebny facet na stałe. Oni przydają się tylko do zabawy. Po prostu boisz się zaangażować. O, nie, ja nie mam żadnego problemu z zaangażowaniem. Zaprzeczyła dumnie. To oni mają problem. Mówię ci, powinnaś się kiedyś po prostu zabawić. A ty zamiast tego odrzucasz wszystkich, szukając tego jedynego. Nie będę tracić czasu na idiotów. A co, jak ten jedyny nie istnieje? Istnieje, istnieje. Mówię ci, masz za duże wymagania, a ty za małe. Sława parsknęła śmiechem i potrząsnęła grzywą czarnych włosów. Zauważyłam, że zaczyna mieć odrosty o nieokreślonym kolorze. Moja przyjaciółka to zaciekła fanka farb do włosów. Właściwie nawet nie wiem, jaki jest jej naturalny kolor. Możliwe, że ona też nie wie. Nie rozumiem cię. Po prostu szukam stabilnego, spokojnego związku. Bo niby teraz to prowadzisz takie rozrywkowe życie, że potrzebujesz odmiany. Zakpiła. Hej, zaczynasz mieć odrosty. Zmieniła mnie wygodny temat. Chyba zagapiłaś się z farbą w tym miesiącu. aż tak widać? Zmieszała się. No, zwłaszcza w przedziałku. Sława sięgnęła do torby i wyciągnęła z niej czerwoną czapkę z daszkiem. Naciągnęła ją głęboko na czoło. Za jakiś czas je ufarbuje. A czemu nie teraz? Zamierzasz wciąż chodzić w czapce? No, teraz nie mogę, mam okres. Szczenka opadła mi do podłogi. Miałam nadzieję, że chociaż moja najlepsza przyjaciółka jest normalna. O, nie! wybuchnęłam. Czy też wierzysz w te zabobony? Jakie zabobony? Obruszyła się. To święta prawda, farba gorzej wtedy łapie. Okej? Okay. Ja spadam. Zamierzam przez chwilę pobyć jeszcze z normalnymi ludźmi, zanim wyjadę do tej wiochy. Wstałam i zaczęłam zbierać swoje rzeczy. Sława w odpowiedzi pokazała mi język, ale potem się uśmiechnęła. No to cześć. Rozdział trzeci. Rozgrzebane walizki porzuciłam w mieszkaniu sławy na środku korytarza. Miała dojechać dopiero następnego dnia, więc nie zrobi jej to większej różnicy. Spojrzałam na zegarek. Dzisiaj mój pierwszy dzień w pracy. Chciałam jak najszybciej dostać się do Bielin, by spotkać się z Jarogniewą. Szeptucha na pewno już na mnie czeka. Pociąg, w którym jechałam, miał prawie dwugodzinne opóźnienie, bo jakiś wóz przewrócił się na przejeździe i zatarasował drogę. Zamknęłam mieszkanie i pobiegłam ulicą Sienkiewicza, szukając jakiegoś kiosku, w którym mogłabym zapytać sprzedawczynię o drogę i kupić bilet na autobus do Bielin. Po kilkunastu minutach biegania dowiedziałam się, że po pierwsze do Bielni jeżdżą busy i tylko w nich można kupić bilety, oraz po, po drugie, że poszłam w kompletnie złym kierunku. Na pocieszenie kupiłam mapę miasta, na której pani z kiosku zaznaczyła mi krzyżykami przystanki i ruszyłam w stronę najbliższego z nich. Mimo, że dopiero zaczął się marzec, pogoda była piękna. Słońce mocno świeciło, a wiatr ledwo poruszał gałęziami. Ubrałam się tradycyjnie, bez głębokiego dekoltu. Nie chciałam zrobić złego wrażenia już pierwszego dnia. Włożyłam lekką, kremową sukienkę, która udało miała namalowane błękitne kwiaty, a na wierzch narzuciłam płaszcz. Na nogi niestety wdziałam czułenka na wysokich obcasach i szczerze teraz tego żałowałam. Zbyt ciasne noski boleśnie gniotły mi palce. Z ulgą zajęłam miejsce w małym busie i poprosiłam kierowcę, żeby mi powiedział, kiedy dojedziemy do Bielin, bo jadę tam pierwszy raz – Okolica za brudnym oknem pojazdu w miarę oddalania się od odrobiny średniowiecznych w swojej zabudowie Kielc robiła się coraz bardziej sielska. Pojedyncze domki porozrzucane pomiędzy polami uprawnymi wyglądały nawet całkiem uroczo na tle masywu gór świętokrzyskich. Nigdy nie byłam na Łysej Górze, gdzie znajdował się usypany z kamieni ogromny krzyż wpisany w koło. Był symbolem Swarożyca, Boga Ognia. Postanowiłam, że postaram się tam pójść. Na pewno prowadzi tam jakaś cywilizowana droga i nie będę musiała przedzierać się przez żadne haszcze. W końcu to miejsce kultu. Buz stanął, a otyły kierowca odwrócił się i zawołał Bieliny. Złapałam torebkę i podziękowawszy, wyskoczyłam z rozklekotanego pojazdu. Rozejrzałam się dokoła. Otaczały mnie domki jednorodzinne, skupione przy głównej drodze. Było ich znacznie więcej niż zapamiętałam z dzieciństwa. Miasteczko rozrosło się pod moją nieobecność. Po drugiej stronie ulicy był sklep spożywczy. Gdy wchodziłam do środka, dzwonek nad drzwiami wydał z siebie przeraźliwy dźwięk. — Dzień dobry, czy mogłaby mi pani powiedzieć, gdzie mieszka szeptucha? — zapytałam sprzedawczynię. Kobieta otaksowała mnie wzrokiem. — Nie wiedziałam, że do Jagi przyjeżdżają spoza okolicznych wsi. Pozwoliłam jej pociągnąć się za język. Prędzej czy później i tak wszyscy się dowiedzą, że jestem jej nową uczennicą. Nie trudno będzie to zauważyć, kiedy przez rok będę się tu kręcić. Przyjechałam do niej na staż. Wyznałam. O Och, chcesz zostać szeptuchą? Ucieszyła się. Najwyraźniej nie mam wyboru. Uśmiechnęłam się kwaśno. Mogłaby mi pani powiedzieć, jak do niej trafić? Już i tak jestem trochę spóźniona. Oczywiście. Wyprowadziła mnie na zewnątrz i pokazała palcem. Widzisz tamto skrzyżowanie? Poczekała aż kiwnę głową. Musisz skręcić w lewo, w drogę prowadzącą do lasu. Ona leci prosto jak w mordę strzelił. Idź nią, aż dojdziesz do kolejnych zabudowań i skrzyżowania, tam skręcisz w prawo, a potem musisz się trzymać w wyasfaltowanej drogi. Ona zaprowadzi cię prosto do domu, szeptuchy. To ostatni budynek, tuż pod lasem. Starałam się zapamiętać szybko wszystkie informacje. A to daleko? Zapytałam, myśląc o moich stopach. M może da się czymś podjechać, jakimś autobusem? <laughs> przykro mi, skarbie, zaśmiała się. Musisz dojść pieszo? To niedaleko, jakieś trzy albo cztery kilometry. Co to dla takiej młodej dziewuchy? Pozdrów proszę ode mnie naszą kochaną Jagę. Poklepała mnie jeszcze po ramieniu i wróciła do sklepu, obsłużyć kolejnych klientów. Usiadłam na murku obok spożywczaka i zdjęłam członka. Dokładnie obejrzałam swoje pięty. Nie pokonałam wprawdzie dotąd zbyt dużej odległości, ale skóra na obu ścięgnach Achillesa była zaczerwieniona. Zanim dojdę do szeptuchy, pewnie będę miała bąble. Otworzyłam torebkę i przeszukałam ją dokładnie. W końcu na samym dnie znalazłam kilka plastrów. Schowałam je do płaszcza. Teraz nie było sensu zdejmować w krzakach rajstop i ich naklejać. Postanowiłam, że po dotarciu na miejsce zabezpieczę pięty w łazience o ile szeptucha ma Łazienkę. Zmroziło mnie na myśl, że mogłaby mieć tylko drewniany wychodek. Czas w drogę. Przewisiłam torebkę przez ramię i dzielnie ruszyłam w stronę skrzyżowania. Okazało się, że jest dalej niż myślałam. Zupełnie jakby z każdym krokiem się oddalało. Gdy wreszcie do niego dotarłam, zasapałam się jak po biegu. Było mi za ciepło w płaszczu ale nie chciałam go zdejmować, bo musiałabym go nieść w ręku. Nogi paliły żywym ogniem przy każdym kroku. Czułam, że mam pęcherze od niewygodnego i bardzo niepraktycznego na taką wędrówkę obuwia. Okucnęłam i spojrzałam na swoje stopy. Spróbowałam zsunąć czułenko z lewej nogi. Nie chciało zejść. Po chwili wiedziałam dlaczego. Wyściółka buta przykleiła się do rajstop. Spojrzałam na krwawą miazgę po pękniętym bąblu i do oczu napłynęły mi łzy. Za jakie grzechy? Za jakie grzechy bogowie mnie tak każą? No cóż, przynajmniej gdy bąbel na lewej pięcie pękł, przestało boleć. Spojrzałam przed siebie. W oddali majaczyła ściana lasu, do której miałam dojść. Sprzedawczyni miała rację. Droga biegła prosto, jak w mordę strzelił. Z tym, że biegła pod górkę. Spróbowałam zrobić kilka kroków. Nogi bolały mnie coraz bardziej. W końcu zatrzymałam się i klnąc na czym świat stoi, zdjęłam buty, starając się nie myśleć o tężcu. Przed przyjazdem ponownie się zaszczepiłam na wszelki wypadek, a co? I stanęłam w samych rajstopach na asfalcie. Przez chwilę czułam nawet ulgę, gdy ciasne, zgrabne noski pantofli przestały uciskać palce, a piętki dotykać bombli i ran. Ulgę czułam do momentu, kiedy dotarło do mnie, jak bardzo asfalt był zimny. Termometry mogły sobie pokazywać kilkanaście stopni w słońcu, jednak ziemia wciąż była zamarznięta. Ruszyłam szybko przed siebie, starając się, żeby moje stopy miały jak najkrótszą styczność z podłożem. Mimo to byłam przekonana, że złapie katar. W połowie drogi pod górę poczułam, że nienawidzę mojego życia i że zaraz, nie bacząc na kleszczy mrówki i węże, położę się na ciągnącej się obok zeschłej łące. Żeby chwilę odpocząć, mój starannie spięty kok się rozsypał, a spocone włosy co chwila przyklejały mi się do twarzy. Dotknęłam policzków, były lodowate. Pewnie wyglądam teraz, jakbym przesadzała z różem. Dawno nie padało, więc droga była zakurzona. Wiedziałam, że mam ten kurz na stopach, płaszczu i we włosach. Pełen profesjonalizm. Po prostu pani doktor idzie. Usłyszałam za sobą stukot podków o asfalt. Posłusznie przesunęłam się na wąskie pobocze, żeby wóz mógł mnie minąć. Droga nie była zbyt szeroka, nie chciałam, żeby o mnie zawadził. Gdy kilka minut temu przejeżdżał inny wóz, miałam nadzieję, że może załapie się na podwózkę. Jednak był tak wypakowany drewnem, że za żadne skarby bym się na nim nie zmieściła. Mogłabym usiąść na koźle obok zapraszającego mnie rolnika, ale na dwa metry zalatywało od niego bimbrem, więc wolałam nie ryzykować. Chwilę wcześniej jechał też samochód osobowy, ale wypakowany ludźmi po brzegi. Pozostawało. Iść na piechotę. Minął mnie piękny kary ogier z białymi szczotkami na nogach. Odsunęłam się szybko. Jeszcze nigdy nie widziałam równie olbrzymiego konia. Miał ze dwa metry w kłębie. Wydawało się, że potężny rumak ciągnie za sobą furmankę bez żadnego wysiłku. Nagle zwolnił, gdy ktoś cmoknął i lekko szarpnął lejce. Może panią podwieźć? Odezwał się nade mną ciepły głos. Podniosłam głowę zaskoczona, w następnej sekundzie gorzko pożałowałam tego, jak wyglądam. Na koźle siedział najprzystojniejszy mężczyzna, jakiego kiedykolwiek widziałam. Albo tylko tak mi się wydawało, bo trochę oślepiało mnie światło, które miał za plecami. Odgarnęłam szybko włosy z oczu, żeby lepiej wyglądać i, co najważniejsze, lepiej mu się przyjrzeć. Dziękuję, powiedziałam podejrzanie wysokim głosem. Odchrząknęłam szybko. Bardzo chętnie. Uśmiechnął się do mnie lekko, a ja poczułam, że mięknął mi nogi. Miał przeraźliwie błękitne oczy, które przysłaniały niesforne, półdługie włosy opadające mu na twarz. Światło migoczące w jego włosach sprawiało, że wydawały się złote. Jednodniowy zarost nadawał mu zawadiacki wygląd, tak samo jak uśmiech z jednym kącikiem ust uniesionym nieco wyżej niż drugi. — Dziękuję — odpowiedziałam, gdy wciągnął mnie na kozioł. Odgarnął koc, którym przykrywał nogi podczas jazdy, żebym i ja mogła schować tam zmarznięte stopy. Nie skomentował tego, że buty niosłam w ręku zamiast mieć je na nogach, ale zauważyłam, że zerknął na nie z ciekawością. Spojrzałam na niego z ukosa. Pasował rozmiarami do swojego konia. Był bardzo potężnym mężczyzną, na oko dużo wyższym ode mnie. Siedząc obok, przewyższał mnie prawie o głowę. Poczułam się jak liliputka. Ubrany był w lekki, brązowy kożuch. Nie zapiął go, więc mogłam zobaczyć białą, płócienną koszulę, którą miał pod spodem. Zauważyłam, że jego usta się poruszają. O bogowie, jaki on jest przystojny. O bogowie, on coś do mnie mówi, a ja nie słucham. E, przepraszam, mógłby pan powtórzyć? Poprosiłam, czując, że się czerwienie. Zamyśliłam się. Pytałem, dokąd panią podwieźć. Wygląda pani na nietutejszą powtórzył uprzejmie. Poza tym, proszę mi mówić, Mieszko, nie jestem żadnym panem. Cmoknął na konia, a ten ruszył powoli pod górę. Ja nazywam się Gosia. To od Gosławy, wyjaśniłam. Też możesz mi mówić po imieniu. Dopiero co przyjechałam z Warszawy do Kielc. A ty jesteś stąd? Uśmiechnęłam się do niego promiennie, mając nadzieję, że w ten sposób odwrócę jego uwagę od bałaganu na mojej głowie. Nie, nie jestem stąd. Ale mieszkam tu od jakiegoś czasu. Dobrze, Gosiu. Odwzajemnił uśmiech. A teraz powiedz mi, gdzie cię zawieść. Poczułam, że robię się jeszcze bardziej czerwona. Przecież jemu nie chodziło o lepsze poznanie mnie. Był po prostu miły. Do szeptuchy, powiedziałam. Naprawdę? A po co przyjechałaś do niej aż z Warszawy? Popędził konia. Będę u niej przez rok na praktykach. Odparłam. Odwrócił się do mnie zaciekawiony. Przez chwilę czułam na sobie jego taksujący wzrok. Naprawdę? Upewnił się. Zaperzyłam się, a co w tym takiego dziwnego? Może nie wyglądam teraz za dobrze, ale to jeszcze nie znaczy, że nie mogę uczyć się uszy ptuchy. Poprawiłam włosy i założyłam za uszy pasma, które wymsknęły mi się z koka. Wręcz przeciwnie, to właśnie mój niechlujny wygląd powinien sugerować, że zamiast być lekarzem w białym fartuchu, zamierzam zajmować się leczeniem za pomocą wywaru z zaskrońca. Będziesz tu w noc kupały? Pewnie tak, a co to ma do rzeczy? Nie zrozumiałam, o co mu chodziło. Mm, szeptucha zawsze ma bardzo dużo roboty w to święto. Przydaje jej się pomoc, odparł zdawkowo i wbił spojrzenie w drogę. A ty co tu robisz? Zaatakowałam. Zaśmiał się krótko, słysząc ton mojego głosu. Jestem tak jak ty na praktykach. U szeptuchy? Serce podeszło mi do gardła, gdy zdałam sobie sprawę, że być może zostałam wykolegowana z praktyk przez tego oto osobnika. Spojrzał na mnie zakłopotany. No tak, szeptuchami mogą być tylko kobiety. Chyba nie ma takiej granicy poniżenia, której nie zdołałabym przekroczyć podczas rozmowy z Mieszkiem. U lokalnego żercy wyjaśnił. Już bardzo dawno nie słyszałam tego tytułu. Żerca to kapłan będący jednocześnie wróżem. Mówiąc krótko. Jest to ktoś bardzo mądry. Szkolisz się na kapłana? Nie mogłam powstrzymać zdumienia. A to dziwne? Wyglądasz trochę za normalnie, jak na kogoś, kto chce być wróżem. Parsknęłam. Nie powinnam podczas pierwszej rozmowy z obcą osobą dzielić się swoimi odczuciami, ale naprawdę tak sądziłam. Może moja mama miała rację? Może jestem słowiańską ateistką? Ale ja naprawdę nie mogę pojąć tych bzdur, którymi zajmują się kapłani. Okej, okay, może gdzieś tam faktycznie są bogowie z świętowitem i welesem na czele, niech im będzie, ale czy naprawdę. Przykładowo, o powodzeniu wojny ma decydować to, czy czarny koń stanie na włóczni położonej na ziemi, czy nie. To koń, one są głupie. Jest im wszystko jedno, na czym staną. A mimo to ciągle ludzie zadają im takie głupie pytania. I co lepsze, wierzą w odpowiedzi, jakie serwują im stare tłuste szkapy. Chyba ich nie lubisz, skwitował lakonicznie, uśmiechając się pod nosem. Nie wierzę w to, co mówią. Furmanka szybko pokonała prosty odcinek szosy. To szkoda. Szkoda, teraz nie będziesz wiedziała, czy mi wierzyć, kiedy powiem, że rozmowa z tobą to przyjemna odmiana po całym dniu spędzonym na nauce. Zanim mówiłam, patrząc na jego roześmianą twarz. Ja, ja odwróciłam się szybko i wbiłam spojrzenie w zad konia ciągnącego furę. Pasujesz do swojego konia. Palnęłam rozpaczliwie, byle tylko zmienić temat. Od razu pożałowałam swoich słów. A jednak istnieją granice poniżenia, których jeszcze nie przekroczyłam. Słucham? Zdziwił się. Chodzi mi o to, że obaj jesteście potężni, brnęłam dalej. Dobrze. Przyjmę to jako komplement. Kary Koń bez polecenia skręcił w wąską asfaltową szosę, jakby doskonale znał drogę. I wcale nie były mu potrzebne wskazówki woźnicy. Przepraszam, powiedziałam. Nie jestem dobrym rozmówcą. Mieszko wybuchnął gromkim śmiechem. Spodobał mi się ten śmiech. Był głęboki i zaraźliwy. I szczery. Przyznam, że dawno się tak nie uśmiałem. Mm, mam nadzieję, że nie ze mnie. Z tobą, Gosiu, z tobą. To nix wskazał na konia. Jest angielskiej rasy shire. Nigdy o niej nie słyszałam. Pokręciłam głową. Nie znałam się na koniach. Zupełnie mnie nie pociągały, mimo że w naszym cudownym kraju jazda konna była czymś, co wypadało umieć. Większość osób pochodzących z tak zwanych dobrych domów miała nawet własne wierzchowce. Ja zawsze trochę się ich bałam. Nigdy nie odważyłam się na żadnego wsiąść, chociaż mama bardzo mnie namawiała do nauki jazdy, kiedy byłam dzieckiem. Krowy, w moim mniemaniu, są znacznie sympatyczniejsze. No i nie trzeba na nich jeździć. Ta rasa wywodzi się jeszcze ze średniowiecza, zaczął tłumaczyć Mieszko. Były używane głównie przez rycerstwo. To jedne z największych koni na świecie należą do odmian pociągowych, ale są hodowane głównie na wierzchowce. W kłębie mogą przekraczać dwa metry, nix ma równo dwa. A nix? Dlaczego nix? To imię pochodzi ze starej skandynawskiej legendy. Nix był złym duchem wodnym, który topił ludzi. Jedną z jego postaci był piękny biały wierzchowiec czyli kelpie. Czekał na niczego nie podejrzewających ludzi koło jezior lub rzek, gdy ktoś wsiadał na jego grzbiet. Nie mógł już wsiąść. Koń wskakiwał do wody i topił śmiałka. Legenda była naprawdę ładna. Niemniej jednak nie wiedziałam, jak mam zareagować na kogoś, kto swojego pupila nazywa imieniem demona, na dodatek złośliwego. Twój nix nie jest biały. To była jedyna odpowiedź, jaka szybko przyszła mi do głowy. Nie ma białych koni-szajer zaśmiał się. Ale wierz mi, to imię bardzo do niego pasuje. Nix uwielbia włazić do wody albo stać w deszczu. Uśmiechnęłam się do siedzącego mężczyzny. Nie wstydziłam się go już tak bardzo. Przejażdżka coraz bardziej mi się podobała. Przymknęłam oczy, ciesząc się słońcem. Mm, może ten staż nie będzie taki zły? Poczułam, że furmanka zwalnia. Jesteśmy na miejscu, Gosiu. To chata szeptuchy. Rozdział czwarty Mieszko odjechał, nic więcej nie mówiąc. Pomachał mi tylko na pożegnanie. Nie mogłem się już doczekać, kiedy opowiem o tym flircie sławie. Pęknie z zazdrości. Oparłam się o krzywy płot przed rozpadającą się chałupą i włożyłam buty na zakurzone stopy. Zacisnęłam zęby z bólu, kiedy czółenka dotknęły bąbli i ran. Otrzepałam płaszcz i poprawiłam torebkę na ramieniu. Dopiero teraz mogłam dokładnie przyjrzeć się domowi szeptuchy. Niestety spełniły się moje najgorsze obawy. Budynek nie wyglądał, jakby miał więcej niż jedną izbę. Co więcej, dostrzegłam starą wygódkę w głębi ogrodu. Pobielone dawno temu ściany chałupy oplatała winorośl, a strzecha od lat prosiła się o wymianę. Wszystkie okiennice były zamknięte. Czy szeptucha w ogóle jest w środku? Dotknęłam furtki, chcąc ją otworzyć, ale zatrzymałam się w półruchu. Jestem na wsi. Na pewno po obejściu kręcą się wściekłe burki, które zaraz rzucą mi się do nóg. Odczekałam chwilę. Lecz żaden pies nie nadbiegał. Pojawił się natomiast czarny kot, najbrzydszy czarny kot, jakiego kiedykolwiek widziałam. Usiadł na środku wysypanej żwirem ścieżki i wbił we mnie spojrzenie żółtych, kaprawych oczu. Brakowało mu czubka lewego ucha, a przez sam środek pyska biegła długa szrama pozbawiona futra. Gdy się ma takiego kota, nie trzeba mieć psa. Westchnęłam ciężko i rozejrzałam się dookoła. Podejrzewałam, że szeptucha nie będzie mieszkać w luksusowych warunkach. Jednak nie spodziewałam się, że będzie aż tak źle. Nawet ogród przed chałupą przedstawiał obraz nędzy i rozpaczy. Przerośnięta trawa walczyła z chwastami o dostęp do światła. Nigdzie nie widziałam ogródka warzywnego ani ziół. Poczułam się odrobinę zawiedziona. Na końcu drogi pojawił się mały samochód. Zanim zdążyłam zdecydować, czy wejść na posesję, zatrzymał się obok mnie i obsypał pyłem z pobocza. Z miejsca kierowcy wytoczyła się tęga kobieta w średnim wieku. Jej ubiór przypominał strój uczennic prywatnych szkół. Miała na sobie plisowaną czarną spódnicę do pół łydki. Obfite piersi usiłowały rozerwać guziki białej przyciasnej koszuli, którą było widać pod niedopinającą się kurtką. Grube rysy sugerowały, że kobieta lubiła od czasu do czasu zajrzeć do butelki. Potrząsnęła głową i poprawiła dłonią spalone trwałą ondulacją blond włosy. Pani do szyptuchy na wizytę? Ja byłam zapisana, tylko trochę się spóźniłam. Powiedziała sapiąc, Powinnam wejść przed panią. No, na rozdanie świadectw licealnych to zdecydowanie się pani spóźniła. Nie, ja nie przyszłam na wizytę, wyjaśniłam. Otaksowała mnie wzrokiem i skrzywiła się. Najwyraźniej nie spodobało jej się to, co zobaczyła. I ze wzajemnością. To ja idę, oświadczyła i pchnęła furtkę. Czarny kot gdzieś zniknął. Ruszyłam za kobietą, licząc, że w razie czego jej grube łydki będą stanowiły o wiele bardziej łakomy kąsek dla wiejskich psów. Zapukała do drewnianych drzwi, z których płatami odchodziła biała farba olejna. Nie czekała długo. Prawie od razu we wejściu stanęła szeptucha. Jęknęłam w duchu. Miała około siedemdziesięciu lat. Sądząc po zgarbionej sylwetce i ubiorze składającym się z wełnianej, ciemnozielonej, wytartej spódnicy, szarej bluzki oraz kwicistej chustki na głowie. Jednak jej twarz była zadziwiająco gładka i rumiana. Witajcie! — powiedziała schrypniętym, odrobinę drżącym głosem. Zauważyłam, że większość jej zębów błyszczała złotem. — Ja dzisiaj przyjechałam bez zapisu! — zaczęła tłumaczyć tęga kobieta, która stała obok mnie. Ale mam nadzieję, że mnie pani przyjmie. To sprawa życia i śmierci. Spojrzałam na nią z niedowierzaniem. Nie sądziłam, że nawet u szeptuchy są kolejkowe oszustki, które wmawiają innym w przychodniach, że mają wcześniejszy numerek. Coś takiego. A ty? Zwróciła się do mnie szeptucha. Nazywam się Gosława Brzuska. Przyjechałam do pani na roczne praktyki. Przepraszam za spóźnienie, miałam małe problemy z transportem. Staruszka spojrzała na moje brudne nogi i zakurzony płaszcz. Uśmiechnęła się i zaprosiła mnie do środka, razem z kutliwą kobietą. O dziwo, chata nie wyglądała w środku źle. Izba była przestronna i bardzo czysta. Jeden z kątów zajmowała kuchnia węglowa, na której w dużym garnku powoli coś się gotowało. Na środku stał okrągły stolik, przykryty śnieżnobiałym obrusem, i kilka krzywych krzeseł. Szeptucha i kobieta usiadły przy stole. Mnie, staruszka, wskazała niską ławę pod uchylonym oknem. Zmrużyłam oczy. Było bardzo ciemno. Zamknięte okiennice skutecznie blokowały dostęp światła, pomieszczenie rozjaśniały tylko lampy oliwne, rozstawione w strategicznych miejscach. Ich ciepłe, Lekko drgające światło sprawiało, że atmosfera w izbie była odrobinę przerażająca. Usiadłam i położyłam torebkę na kolanach. Zaczęłam rozglądać się po kątach. Ładnie pachniało ziołami i suszonymi grzybami, które były rozwieszone na belkach pod sufitem. Kredens stojący naprzeciw mnie pełen był słoików i pudełeczek. W niektórych słojach pływały dziwne rzeczy, którym wolałam nie przyglądać się zbyt dokładnie. Słucham. Szeptucha oparła obie dłonie na stole i spojrzała na swoją rozmówczynię. Krowa nie daje mleka, wyjaśniła kobieta. Zawsze dawała go dużo, a od dwóch dni nic? Zaczynam się poważnie niepokoić. Czasem to krowy dają dużo mleka, a czasem to zupełnie obetno. Także ciesko co udoić. Stwierdziła staruszka. Otyła kobieta nie zamierzała dać się zbić z pantałyku. O, wiem, że coś jest nie tak. Ta krowa nigdy tak się nie zachowywała. To dobra krowa. Szeptucha westchnęła. A weterynios widział krasule? Nie mam pieniędzy na weteryniarzy prychnęła. Szeptucha nie wdawała się więcej w dyskusję. Podeszła do kredensu i zaczęła grzebać w jednej z licznych szuflad. Po długich poszukiwaniach wyciągnęła podłużny kamień zaostrzony na końcu. To był tak zwany kamień piorunowy. Na wsiach wierzono, iż są to fragmenty piorunów świętowita. Tak naprawdę w większości były to belemnity, czyli skamieliny o takim kształcie. Fulgryty, czyli kawałki kwarcu wytopione przez pioruny też się trafiają, ale znacznie rzadziej. Szczerze wątpiłam, żeby w swoim kredensie wiejska znachorka trzymała całą szufladę fulgurytów. Wymiona kresuli, kiedy pamroka. Pociraj cy dni do pełni. Potem na rososkach psy drodzy zakopisz, powiedziała szeptucha, podając kamień ucieszonej klientce. A, dziękuję, bardzo dziękuję. Kobieta wstała i sięgnęła do kieszeni. Podała staruszce dwadzieścia złotych. Szeptucha zerknęła na banknot, a następnie spojrzała kobiecie poważnie w oczy. Niezadowolona klientka niechętnie ponownie sięgnęła do kieszeni i wyjęła kolejny banknot dwudziesto złotowy. Rososzki, upomniała ją jeszcze szeptucha, uśmiechając się szeroko. Pamiętam, pamiętam, zakopie piorun, nie zapomnę. Po jej minie widać było jednak, że nie miała na to najmniejszej ochoty. W końcu był wartarz czterdzieści złotych. Gdy usłyszałyśmy dźwięk odjeżdżającego samochodu, szeptucha wskazała mi krzesło naprzeciwko siebie. Moja mina najwyraźniej musiała być sceptyczna, bo Jarogniewa roześmiała się szczerze. Widzę, że nie podoba ci się moja terapia. Stwierdziła poprawną polszczyzną, która zastąpiła gwarę, w jakiej zwracała się do klientki. To Nowakowa. Jej krowie najprawdopodobniej nic nie jest. Jak znam Nowakową, to jej mąż upił się do nieprzytomności i po prostu nie wydoił krasuli. Co się stało? Z czym? zdziwiła się. A, chodzi ci o to, że inaczej mówię? Pokiwałam głową. To dla klientów, wyjaśniła. Nie wystarczy być dobrą szeptuchą. W tych stronach trzeba jeszcze odpowiednio wyglądać. Wstała od stołu i przeciągnęła się. Nie zgarbiła się ponownie. Najwyraźniej pochylona sylwetka także była chwytem marketingowym. Kobieta podeszła do kuchni węglowej. Może to był piec kaflowy? Nigdy ich nie rozróżniałam. Zamieszała chochlą w garnku i spojrzała na mnie pytająco. Trochę rosołu? Nie dziękuję, odparłam grzecznie. To naleje ci mało. Specjalnie zrobiłam go na twój przyjazd. Chwilę potem stanął przede mną pełen talerz zupy. Przez uchylone okno wskoczył do izby czarnych kocur i usiadł na ławie, którą wcześniej zajmowałam. — Masz, Gałgan. Szeptucha rzuciła w jego stronę kawałek kurczaka z rosołu. Zwierzak połknął łakomie kąsek. Jadłyśmy w milczeniu. W końcu Jarogniewa sięgnęła do ust i wyciągnęła z nich złotą licówkę. Położyła ją na serwetce obok talerza. — Przepraszam — powiedziała. Zapomniałam wyjąć wcześniej. Bardzo niewygodnie się w tym je. Następnie ściągnęła z głowy chustkę, odsłaniając zgrabnie związany koczek z gęstych, siwych włosów. Opowiedz mi coś o sobie, zażądała. Możesz mi mówić po imieniu Jaga albo Baba Jaga. Wszyscy tak mnie nazywają. Baba to staropolskie określenie znachorki. Mądrej kobiety, jednak baba Jaga to mityczna wiedźma porywająca w lesie dzieci. Cudownie, nie potrafiłam pojąć, jak ktoś może nosić taki pseudonim z własnej woli. Rozumiem, że Jarogniewa ma tak na imię i w ten sposób się je zdrabnia, jednak połączenie z określeniem baba jest dość niefortunne. Przecież babą Jagą, pożerającą dziadki i wysysającą szpik z kości do dzisiaj straszy się niegrzeczne dzieci na dobranoc. Nazywam się Gosława, ale wszyscy mówią do mnie Gosia. Odłożyłam łyżkę. Moja mama urodziła się tutaj, w Bielinach, a ja pochodzę z Warszawy. Kilka razy odwiedzałam te okolice podczas wakacji, kiedy byłam dzieckiem. Dziwnie przyjechać tutaj aż na rok. Gałgan bezczelnie wskoczył mi na kolana i zaczął obwąchiwać mój talerz w poszukiwaniu jedzenia. Pogłaskałam go po głowie. Dopiero co skończyłam studia. Kontynuowałam i rozejrzałam się z ciekawością po izbie. Chcę zostać lekarzem, nie szeptuchą. Postanowiłam podkreślić to na samym początku, żeby nie miała żadnych wątpliwości. Widzę, że nie jesteś zbytnią entuzjastką moich metod. To nie tak, zaprotestowałam szybko. Ja po prostu w takie rzeczy nie wierzę. Nie ma południc zabijających rolników, tylko udar cieplny od przebywania na słońcu. Nie ma złych demonów, które kradną krową mleko, tylko są niechlujni gospodarze, nie dbający o swój inwentarz, zaśmiała się ochryple. W niczym nie przypominała już starej kobiety. Teraz miałam przed sobą zadbaną sześćdziesięciolatkę, która z pewnością używa dobrych kremów przeciwzmarszczkowych. Moja droga. Przecież nie twierdzę, że to strzyga, kradnie krowie mleko. Zapewne krowa wcale nie potrzebuje pomocy. A jeżeli już do weterynaryjnej, potarcie wymion kamieniem piorunowym na pewno jej nie zaszkodzi. Pomoże natomiast jej właścicielce. Słucham? Musisz zrozumieć, że tutaj ludzie wierzą w takie rzeczy. Rozumiem, że w dużym nowoczesnym mieście folklor i przesądy zanikają, jednak tutaj są wciąż żywe. Zapewniam, że Nowakowa poczuje się znacznie lepiej, gdy użyje kamienia, a potem zakopie go na rozwidleniu dróg. Będzie miała wrażenie, że zrobiła dla tej krowy wszystko, co mogła. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszę. Czyżby tak właśnie miał wyglądać cały mój przyszły rok? Nauczy się sprzedawać ludziom lecznicze kamienie? O bogowie! Naprawdę nie wierzysz w utopce? I rusałki? zapytała szeptucha. Nie, odparłam zgodnie z prawdą. A w ubożęta? Też nie. Widzę, że czeka nas ciężki rok. Westchnęła. Zabrała talerze ku wielkiemu niezadowoleniu gałgana, który skrupulatnie je wylizywał i wstawiła do miski z wodą. Gdzie będziesz mieszkać? Wprowadziłam się do koleżanki, która mieszka w Kielcach, wyjaśniłam. I chcesz tu codziennie dojeżdżać? Pokiwałam głową, głaszcząc Kota po grzbiecie. Zastanawiało mnie, czym ma pchły. Mogłabyś mieszkać u mnie, zaproponowała. Moje oczy rozszerzyły się z przerażenia. Rozejrzałam się po maleńkiej izbie. Nie było tu nawet łóżka dla szeptuchy, nie mówiąc o posłaniu dla mnie. Wolałaby mnie. Pięknęłam. Jarogniewa zaśmiała się serdecznie. Przecież nie mówię, że w tej chałupie. To moje miejsce pracy. Mam dom po drugiej stronie ulicy. Wyjrzyj przez okno. Mogłabyś mieszkać w pokoju gościnnym. Podeszłam do okna i uchyliłam okiennicę, wpuszczając do izby światło. Po drugiej stronie drogi faktycznie stała ładna, duża willa, wyglądająca na całkiem nową. Odwróciłam się zszokowana do baby Jagi. Musiała w swoim życiu sprzedać sporo kamieni piorunowych. Już obiecałam koleżance, powiedziałam przepraszającym tonem. Spokojnie. Machnęła ręką. Przecież się nie obrażę. Razem wyszłyśmy na podwórze. Po prostu zastanawia mnie, jak tu dojedziesz na piątą rano. Potknęłam się o wystający kamień. Co? Widok mojej miny wyraźnie ją rozbawił. Szeptuchy wcześnie pstają. Wyjaśniła. Rano musimy zebrać świeże zioła w lesie. Ale jest zima, zaprotestowałam słabo. Niektóre rośliny rosną też zimą. Zmarszczyła brwi. Wiesz cokolwiek o ziołolecznictwie? Mm, tylko tyle, że wykorzystuje się w nim zioła, przyznałam. Kup jakąś książkę. Przyda ci się, jeśli chcesz pracować ze mną cały rok. Może dam ci kilka dni na rozruch, poklepała mnie po dłoni, gdy doszłyśmy do ogrodzenia. Takie kilkudniowe wakacje. Do tej pory powinnaś zdążyć zorientować się w rozkładzie jazdy busów i, co najważniejsze, kupić buty, które nie obcierają. Obie spojrzałyśmy na moje stopy. Na piętach widać było smugi krwi. Przeszłaś całą drogę pieszo od przystanku? Zapytała. Tylko część. Potem podwiózł mnie jakiś facet. Uśmiechnęła się zadowolona. To taki nasz zwyczaj. Zawsze namawiam sąsiadów, żeby okazywali dobre serce i zabierali podróżnych. Niby nie jesteśmy daleko od głównej drogi, ale można się nieźle zmęczyć, idąc pieszo. Kto cię podwiózł? Powiedział, że ma na imię Mieszko. Musiałam mieć przy tym rozanieloną minę, bo zmarszczyła brwi. Szybko przestałam sobie wyobrażać, jakby to było, gdyby mnie przytulił w tych potężnych ramionach. Na pewno można poczuć się bezpiecznie. Baba Jaga najwyraźniej wbrew pozorom nie była na tyle postępowa, żeby zachwycać się facetami. Mieszko? W taki blondyn wysoki. sprecyzowałam. Półdługie blond włosy, jednodniowy zarost, szerokie ramiona. Wiem, jak Mieszko wygląda. Zmieszała się. Po prostu zdziwiłam się, że był pierwszy. Pierwszy? Nieważne. Machnęła ręką. Poczekaj chwilę. Wezmę samochód od sąsiada i podwiozę cię do przystanku. Posłusznie czekałam przy drodze. A! Zawołała i odwróciła się do mnie. Przypomniało mi się powiem ci teraz, bo potem jestem gotowa zapomnieć. Za trzy dni musisz iść na skrzyżowanie niedaleko Nowakowej. Po co? zdziwiłam się. Musisz odkopać mój kamień piorunowy. To będzie twoje pierwsze zadanie tylko najlepiej iść w nocy. Znając Nowakową, to rano wróci w to miejsce. Żeby sprawdzić, czy świętowit go zabrał, musimy pobawić się w Boga. No tak. Co to byłyby za czary, gdyby świętowit nie upomniał się o swój kamień? Dobrze, zgodziłam się. A gdzie ona mieszka? Pokażę ci, gdy będziemy jechały. Po odkopaniu kamienia przyjdź do mnie następnego dnia koło południa. Dobrze? Babo, jago.